Zacząłem skracać, obciąłem i doszedłem do wniosku, żeby sobie sprawdzić, jak tu są szwy. Po fakcie. I się okazuje, że szwy są zaplatane na początku i na końcu. Kurde mele. Siemano ludziska, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się, jak w tytule odcinka, założymy skarpety i osłonę tylnego amortyzatora oraz dorobimy osłonę dodatkową tylnego amortyzatora do gangusa. Więc zapraszam do oglądania. Osłony ja wyjątkowo zamówiłem w sklepie, który widzicie teraz na ekranie. Ogólnie z Speedbike Riderem zamówiliśmy sobie osłony, więc są dwa komplety, które na razie nie widzicie na odcinku, ale zaraz zobaczycie, bo mam jeden komplet rozpakowany, drugi spakowany, właśnie ten, który wam pokazuję. Dobra, osłona tylnego amortyzatora do gangusa zamówiliśmy o rozmiarze 280 mm. No niestety jest tylko jeden wzór, troszeczkę mi się on nie podoba. Ale cóż, na to poradzimy. Osłony przednich amortyzatorów, skarpety tak zwane, one są tak samo, one są brane pod zawieszenie przednie 735 do RCK, standardowe jak do MRF140RC. Czy będą pasować? Zaraz się o tym przekonamy. Tutaj jeszcze od Speedbike Ridera dostałem ten materiał, co u niego na odcinku możecie śledzić, zobaczyć, z czego dorobił sobie osłonę na amortyzator tylny. Podrzucił mi tu kawałek tego samego tworzywa. Spróbujemy z tego tak samo u mnie zrobić osłonę na amortyzator. Naprawdę się ona przyda. I tyle. Ale wam powiem, że taka skarpeta, taka osłona naprawdę dużo wam daje. W gangusie przynajmniej może nie ma osłony oryginalnie. Oryginalnie jest tak jak tutaj, czyli nie ma tutaj żadnego oryginalnie zabudowane, ale no plusem będzie na pewno to, że jest bardzo dużo miejsca między wydechem a amortyzatorem, co niestety może w RC jest ta osłona, ale byście się chcieli założyć tutaj osłonę na amortyzator, tą skarpetę, no to niestety musicie też się zaopatrzyć w jakiś kawałek koca gaśniczego lub bandaża do wydechu, coś w tym stylu, żeby wam tego nie przepaliło, bo jak wam przepali, no to niestety, ale to już nie będzie zdawać wtedy egzaminu. No niestety, wszystkiego nie możemy mieć w pakiecie. Przepraszam was, że jest motorek brudny, ale on tutaj dość długo już stoi. Walczę obecnie troszeczkę z elektryką. Co widzieliście w poprzednim odcinku, troszeczkę mały fail był. Ale mogę jeszcze wam w tym odcinku o tym wspomnieć, bo zamówiłem drugi stator. Taki. I zaraz powiecie, po co się zamówił i ten, i tego typu sprawy. A zamówiłem głównie dlatego, że chciałbym sprawdzić, czy czasem coś nie jest wadliwy mój stator w moim motorku. W sensie tylko i wyłącznie co do kwestii ładowania. Bo jest strasznie podobna sytuacja jak w MRF-ie 140RC, jak robiłem. Identyczna sytuacja jest, strasznie słabe ładowanie jest. Niby ten stator tyle mi jedzi, tyle nawinięty. Zaraz się będziecie pytać, o czego jest ten stator. To jest stator od MRF-a 120. Zaraz powiecie, ale czekaj. Na stronie nie pisze, że pasuje do 140 silnika. A dlatego nie pisze, bo wszystkiego was nie informują w tych sklepach. I naprawdę mogę wam powiedzieć, że dużo części pasuje, dużo części jest wspólnych. A cena się różni adekwatnie do silnika. O, tak wam powiem. Jak popatrzycie, pomierzycie, to są też takie części na sklepach, gdzie cena się różni, ale część jest prawie, że ta sama. Można tak powiedzieć, że prawie, że ta sama część. A czasami można naprawdę dużo taniej kupić.
Dobra, będziecie chcieli, no to może kiedyś wam wypokazuję na sklepach, chociaż wtedy miałbym problemy pewnie jakieś. Prawdopodobnie mógłbym mieć jakieś problemy. Coś mi się tak wydaje. Ja bym wam pokazał, jak części do silnika pasować. No w sensie, że na przykład w jednym sklepie jest ta sama część, tylko że do danego silnika jest droższa, a do innego silnika jest tańsza, ale jest część ta sama. Pasuje do jednego i do drugiego. Tylko że jest do tego silnika, to jest droższa. No dobra, nie będę mówił więcej, bo zaraz będzie fala hejtu na pana MRF. Co on tam pierdzieli, co on tam znowu wymyślił. Teraz zaraz się ktoś przerazi, że w tym statorze jest jeden kabel więcej. Mianowicie, już wam znajduję ten kabelek. Zielono-czerwony. Mianowicie ten zielono-czerwony jest to czujnik luzu do tej zaślepki. Ja to prawdopodobnie utnę albo wywalę, zaraz zobaczę, ale prawdopodobnie to pójdzie do wywalenia. Jest to tylko po to, żeby wam się świeciła na przykład zielona lampeczka, jak będzie na luzie. Jakby tam podłączył elektrykę. Fajnie, bo widzę, że ze statorem dostajemy od razu nowy uszczelniacz, Z-Ring i nowy O-ring, więc jest fajnie. Szkoda, że w zestawie na stronie nie pisze, że zestaw nie zawiera magneta. Nie wiem czemu. Niektórzy mogą się na to nadziać, bo jedna aukcja jest, że jest z magnetem, i innym jest pokazane, że jest bez. No nie wiem. Ale żebyście się nie nadziali, na aukcji tam na stronie pokazane jest zdjęcie bez, no i sprzedają bez magneta. Nie wiem czemu. Czemu tak wymyślili? Może żeby dwa razy zarobić. Powiem wam tak, wziąłem to tylko i wyłącznie dlatego, że zamawiałem skarpety i to wszystko w jednym sklepie, dlatego też wziąłem ten stator. Normalnie się go nie opłaca, bo na Allegro można w tej cenie już kupić z magnetem, nawet jeszcze taniej można kupić stator z magnetem. A to się praktycznie niczym nie różni, jedynie może się różnić tym, że nie ma tego czujnika luzu i nie jest napisane na aukcji, że to jest do MRF-a 120. Tym się może różnić. A tak to jest jeden pieron. Tył to raczej będzie miał każdy. Każdy nie będzie miał problemów. Problem będzie z przodem. Już tu mam rozpakowane, już wam pokazuję. Cały zestaw rozpakowany. Bo to idzie dla pitbike ridera. Osłona amortyzatora tył. I dwie skarpety neoprenowe, czy jak to tam się nazywa. I dostajemy w zestawie 4 trytki. Podchodzimy pod motorek. Już wam pokazuję, co mnie tu niepokoi. Po pierwsze, nie lubię nadruków. Strasznie nie lubię. Lubię taki czysty, prosty wygląd. Ja bym coś tuningował, czyli na przykład tutaj zaraz napiszą ludzie, że takie dokładanie takich rzeczy to nie jest tuning. No można tak powiedzieć, że nie jest. No i co ja tutaj widzę, no. Ten napis, tak powiem wam, że od góry do dołu tak to się ledwie co mieści, ale no, spróbujemy jakoś to sensownie zamontować. Prawdopodobnie trzeba będzie przyciąć, bo takiego długiego aż dotąd tutaj tak wysoko to raczej zakładał nie będę. Ja to raczej przytnę, a znając życie, jak pamiętam z mojego MRF-a, no to ciężko to się ciało nożyczkami. Będzie trzeba noża jakiegoś stalkę i ładnie to przyciąć. A na końcu czarną izolacją owale, żeby to estetycznie tak fajnie wyglądało. No. Ale jakby były czarne, o wiele lepiej by to wyglądało. Z tym napisem to tak wieśniacko, tak wam powiem. Tak kurde, takie dziecinne. Troszkę. Mi się to nie podoba, tak wam szczerze powiem. Ale czemu ja to chcę zamontować tak, a nie zamontuję sobie odwrotnie? I wtedy będzie miał czarne, a osłona mi zasłoni ten napis. A mianowicie ta, tylko i wyłącznie dlatego, że od tej strony są szwy. Jak widzicie, są te szwy. No i przez te szwy, jak będzie chlapać od tej strony, no to może przejść tam błotko i to wszystko. A jak szwy obrócę w drugą stronę, to od strony szwów raczej nie będzie mi nic chlapać. Ze względu takiego, że ta osłona będzie mi to osłaniać. Więc mi się wydaje, że jest najlepsza opcja. Dlatego też nie chcę wystawiać wyżej, bo też to będzie brzydko mi wyglądało. Mi się wydaje, że do standardowej wysokości, gdzieś do tej, jest to optymalne, nie?
Dużo osób też pisze, że niby od dołu to można jakoś założyć, nie wiem jak, nie chce mi się nawet nic tu rozkręcać. Ja normalnie wyciągnę lagę, po kolei powyciągam sobie lagi i założę tak. No dobra, to zakładamy tą osłonę. Ona jest na rzepy. Na rzepy jest. Założymy to odwrotnie. Pierwszy. W moją stronę, a potem przekręcimy na zewnątrz. Przepraszam, ja bym gdzieś ręką zasłaniał, ale ciężko będzie mi to nagrywać, żeby to ładnie pokazać. Gumeczka na końcach mogłaby być trochę bardziej taka. Cyk. Cyk. Przekręcamy. Delikatnie, ostrożnie. O. Zawsze coś tam wpadnie do środka, ale nie będzie siedzieć na ladze. Tak można powiedzieć, tylko tam gdzieś po boku spłynie. Co jakiś czas najlepiej będzie to ściągnąć i tam przemyć wewnątrz. Ale tragicznie to nie wygląda. Tak mi się wydaje. Żeb mógłby być trochę mocniejszy, ale na to już nic nie poradzimy. Dobra, tak to się prezentuje. Jest założone, założone. Te gumeczki na końcach, no od dołu i od góry, to mogłyby być takie mocniejsze, żeby bardziej to ściągało, albo powinna być tam jakaś opcja, jakieś sznureczka przełożenia albo czegoś, i żeby sobie zaciągnąć to mocniej, nie? Ale i tak jest dobrze. Lepsze to niż nic. No i to na pewno Wam zabezpieczy Wasz amortyzator. Na pewno zwiększy Wasz żywotność Waszego amortyzatora. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i dobra. Teraz przystępujemy do przodu motocykla. Będziemy tutaj to ładnie wszystko rozbierać. No. Ja tu sobie stojak przygotuję i lecimy z tematem. Dobra, dajemy jakiś styl. Podnosimy przód. Czekaj, podjedziemy trochę przodem, żeby tam się zmieścił jakoś. I cyk, fuch. I do góry. I do góry. Ja to, jak będę miał to wszystko rozebrane, to sobie jeszcze prawdopodobnie przy okazji główkę ramy przesmaruję. Ale tak chodzi nawet fajnie, z lekkim oporem. Nie wiem, czy będzie sens w ogóle. Bo nie może za luźno, według mnie przynajmniej, nie może tak za luźno chodzić. Z lekkim takim oporem to, jak będzie chodzić, to jest naprawdę fajnie. Jest lepsza kontrola przy zakrętach nad motocyklem. Nie ciągnie Was za kierownicę. No i dobra, zanim założę skarpety, to niestety, ale będzie trzeba wziąć i je przeczyścić. Dobrze wyczyścić tu ładnie. Najlepiej byłoby jeszcze te uszczelniacze zwalić i jak coś tam podeszło, no to tak samo wyczyścić, żeby tak samo tutaj gniazda, żeby to naprawdę wszystko było czyściutkie, nic tam nie podeszło. I tyle, tyle w temacie. Ja na razie i tak zabezpieczam te lagi, żeby tak samo o nich już nie myśleć. Ze 150 ileś tam motogodzin
żeby nawet nie myśleć o tych lagach, żeby się coś tutaj zepsuło, lepiej dać te 60 zł czy ileś. To jest koszt, można powiedzieć, że uszczelniaczy samych, potem przy regeneracji. Ale wydłuża nam to naprawdę żywotność. Ja już to testowałem w RC-ku, jak miałem, i wierzcie mi, motorek dłużej wytrzymał, nie? Ja jak będę miał lagę teraz na wierzchu, to od razu ją pomierzę. I prawdopodobnie w przyszłości wleci tu jakieś zawieszenie regulowane. Bo tylny amortyzator jest naprawdę kozacki, raczej z nim nie będę nic kombinował. Chyba że może jakby jakieś fundusze się znajdą, no to się coś sadzi regulowanego, ale z przodu bardziej bym obstawił regulację, żeby sobie ustawiać, nie? Żeby było delikatnie miękciejsze, o tak można tak powiedzieć. Delikatnie miękciejsze, ale to w zależności gdzie się jeździ. No i tyle. Ja bym jeszcze chciał takie bardziej o większym skoku zawieszenie z przodu wsadzić. Jeszcze się dobrze zastanowię, może wleci tu jakieś zawieszenie z jakiegoś crossa. Nie wiem, jeszcze się dobrze muszę zastanowić. To się zrobi tutaj jakoś małą przeróbkę. Zacząłem skracać, obciąłem i doszłem do wniosku, żeby sobie sprawdzić, jak tu są szwy. Po fakcie. I się okazuje, że szwy są zaplatane na początku i na końcu. Kurde mele. Te skarpety, co miałem w RC, było co trzeci szew był zaplatany. Trzy szwy zaplatane, trzy szwy zaplatane. A tutaj jest na początku i na końcu. No i teraz jest problem. Jak mam to zrobić? Jak to zrobić, żeby mi się to nie popuściły te szwy? Bo tak to będzie gówno z tych skarpet. Tak wam powiem. Muszę teraz przemyśleć, co tutaj zrobić, więc uważajcie. Nie pomyślałem, no pomyślałem po fakcie dopiero. A żeby sprawdzić fabrykę. No i po taniości jest zrobione i po taniości, no i teraz wychodzi na to. To jest tak samo jakby wam się, jak się wam przetrze jeden szef, na przykład tu się wam przetrze od te skarpety nie są za dobrej jakości, tak wam powiem szczerze. Przetrze się wam jeden szef i jest problem, bo cała skarpeta się rozpruje. Właśnie nie wiem, co to miałem za skarpety wtedy. I czy dalej takie są dobrej jakości, no ale no tak miałem, bo tamte skracałem i tyle, no. I właśnie wtedy sprawdzałem, że zaplatane było co trzy szwy było zaplatane tak jak tu. Takie coś było. Co trzeci szef. I nie było szans, żeby się to rozpruło, nie? Spróbuję to ewentualnie jakoś ręcznie teraz pomyziać i tyle, no. No to teraz macie powody do śmiechu. A ja do płaczu, kurde. Myślałem, że to szybko zrobię i się okazuje, że dupa. Więc jedną skarpetę już zamontowałem. Sprawdzić, jak to będzie. To jak mówiłem, od góry jest to taśmą zrobione. Tak jak robiłem w moim RC starym. To się sprawdza. Tutaj na dole zastosowałem trochę inny manewr. Czyli podwinęłem tak jakby pod spód na dwa razy nadmiar skarpety i zacisłem to trytytką. No nie wygląda to za ładnie, ale jest to szczelnie. W miarę to tak nawet wygląda. No skarpeta jest taka trochę sprasowana, więc to też tak ładnie nie rozchodzi się. A zarazem nie chciałem jej nie wiadomo jak naciągać mocno. Ona jest leciuteńko tylko naciągnięta, bo po pewnym czasie to tutaj podchodzi do góry. Więc ona nie jest praktycznie w ogóle naciągnięta w dół, jeśli tak można to powiedzieć. Tu jest ogólnie taśmą górą, a potem jest trytytka. Szef mój jest tam trochę wyżej zrobiony, ten co poprawiałem, co zarąbałem sprawę, dość mocno to tam poszywałem zwykłą nitką, ale ściągnąłem to trytką i jeszcze zawinąłem mocno taśmą, więc powinno to wytrzymać, nie powinno to tam nic strzelić. Więc mi się wydaje, że będzie ok, nie będzie się mi to rozpruwać. A w moim RC starym właśnie zrobiłem błąd, że za mocno ciągnę tą skarpetę i tam gdzie są z tyłu szwy, to się wszystko tak trochę porozchodziło i nie było tak nie wiadomo jak szczelne. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Teraz jest wersja 2.0 mojej roboty. Jest to lepiej. Na moje oko przynajmniej jest lepiej. I tak to nikt tutaj nie będzie zaglądał. Troszeczkę to brzydzi, mogłoby to być czarne.
całkowicie czarne, a nie jakieś kurde monstery czy coś tutaj kurde napisane. To brzydko wygląda według mnie. Jak tak patrzeć, jakby było ładne czarne, to by to lepiej wyglądało. Bo i tak tego napisu i tego wszystkiego nie widać. Z tyłu tutaj jeszcze może ten być monster, nie? Ale też to według mnie trochę kiepsko wygląda. Tu się łańcuch mi trochę pozałamywał. Trzeba będzie go wreszcie może kiedyś nasmarować. Ups, o. No. Tutaj też jeszcze coś pooglądam to dokładnie. Może uda się to jakąś gumecką ściągnąć mocniej. Nie wiem, zastanowię się. Dobra, ustawiam kamerkę i wam pokazuję na drugiej ladze, jak ja to tutaj robiłem. Tu wam mogę pokazać moje szkaradne szycie. Pościągałem to nitką dość mocno. Mi się wydaje, że się nie rozpruje. I tak będzie gdzieś w tym miejscu, będzie gdzieś tretytka niżej szwu. A na wysokości szwu i tak to mocno ściągnę jeszcze izolacją, więc będzie to jakoś się trzymać. No i dobra, laga jest. Oczywiście trzeba przeczyścić. Od razu mówię, to nie jest żadna szczotka drucianka. To jest takie otworzywa szczotka. Żeby nie było zaraz, że rysuję sobie lagę. Przy poprzedniej ladze ściągałem ten uszczelniacz przeciw pyłowy. Tam było wszystko idealnie, tutaj nie ściągam nawet już. Szkoda. Szkoda się z tym bawić. Aż pachniało nowością. Można było wąchać. No dobra, no cóż, naciągamy skarpetę. Góry, podobno od dołu jakoś ktoś tam mówił, że niepotrzebnie ściągać lagi, bo od dołu się da to zrobić. Nie wiem, z tej strony może jeszcze by jakoś to naciągnął, ale z tamtej strony co jest amortyzator, to jest, będzie na pewno problem. Ja sobie tutaj wystawiam trochę więcej i teraz pasuje to wszystko ładnie pozaciągać. Jeszcze więcej sobie stawię. Syk. To będzie już troszeczkę takie, można powiedzieć, bardziej wymagające, żeby to tam tak ładnie podwinąć. Musimy to zmarszczyć i tam powciskać kciukiem pod spód. Ja przynajmniej tak robię. Nie wiem, jak wy to robicie. Możecie napisać w komentarzu. Ale pewnie większość po prostu zaciąga to trytką, a potem się marszczy całe to, cały ten materiał się potem marszczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić oczywiście, nie? Więc nie jestem człowiekiem nieomylnym. Jak zrobię, zaraz zobaczycie, jak to wygląda tutaj. W ten sposób. Ładnie podwinięte tak na dwa razy. O, tak jakby trzy warstwy tego materiału są na wierzchu, więc okej. Okay. Teraz ustawiamy, patrzymy jak jest laga. W przeciwną stronę jak jest odpowietrznik, w przeciwną stronę muszę ustawić szef. Więc sobie patrzę. Dół się na razie nas nie interesuje, bo to zawsze można przekręcić, ale góra, bo jak będzie się robić tak jak ja, czyli izolować, no to będzie problem. Dobra, przeciągamy to dziadostwo. O, teraz to sobie ustawiam na tej pozycji, na coś takiego. Teraz jeszcze tylko upewnię się co do szwu. I teraz jedziemy z taśmą od razu, żeby się nam tutaj nic nie popuściło. Bo ja zrobiłem błąd, więc może mi się coś tu popuścić. Dobra, ja tu jadę izolacją. Pierw tak przez pół. Izolacją też dobrze zaciągam, żeby to na pewno mi trzymało. Dobra. Tu sobie utnę nadmiar. I bierzemy trytytkę. Ja to zaciągałem na jakiej wysokości? Na tej wysokości. Zaciągam tak, żeby końcówka trytki była na szwie. Będzie to w miarę tak ładnie wtedy wszystko wyglądać. I oczywiście zaciągamy to naprawdę mocno.
Niech to trzyma. Też wy. No i dobra. I teraz bierzemy drugą trytkę. Ja tu zaciągałem na wysokości. Rydeczko małą wystawię. Materiału. Będę musiał trochę więcej tutaj. Będę musiał troszeczkę to poprawić, bo tu mam za mało materiału, żeby mi pod monsterem, znaczy pod tym napisem, żeby mi tu trytka siadła. Muszę to poprawić. I zaraz się widzimy po krótkiej przerwie. Wygląda to tak, nie za ładnie. Pewnie nie za ładnie, ale spełnia swoje zadanie, czyli uszczelnia nam tutaj to. Ta skarpeta też nie jest mocno naciągnięta. Ona jest tylko tak na zero, można tak powiedzieć. Właśnie tak jak mówiłem, żeby te szwy się tutaj nie porozchodziły, nie? Tu delikatnie się porozchodziły, bo jest pod spodem te trzy warstwy tego, ale to też bym się tym na razie nie przegrywał. W ostateczności kiedyś, jakby były jakieś cyrki, to zawsze można by było tutaj dołem tak samo jak od góry taśmą to ściągnąć, nie? I wtedy nie będzie problemu. Najważniejsze jest to, żeby ten szef tutaj po całości był szczelny i nie puszczał nam tutaj piasku. Ogólnie tutaj też jest dobre, bo jak się woda jakaś naleje, to tutaj dołem wyleci, więc najważniejsze, żeby piasek do środka nie weszł. I będzie po problemie. Dobra, i trzeba odciąć nadmiar trytytki. Cyk. I cyk. Tutaj dołem możemy sobie jeszcze regulować delikatnie, bo to jeździ, więc nie ma problemu. I przez to, że nie jest to tak mocno oszpanowane, to nam to nie będzie odjeżdżać do góry tutaj. Dobra, zakładam i pokażę wam, jak to wygląda na motorze. No i dobra, skarpeta z tyłu, osłona amortyzatora, skarpeta z tyłu, skarpety naprzód. Trochę to dziadowsko wygląda, no ale cóż na to poradzimy. Takim zamówił, takie mam. No, założone. Taka sama mniej więcej wysokość, tak samo zamontowane. Od góry, tak jak mówiłem, izolacja. Na dole i od góry jeszcze dodatkowo trytytka. Skróciłem je, ale raczej wam mówię, żebyście nie skracali, bo jest więcej z tym zachodu niż pożytku. Tak wam powiem. No niestety, jakbym to wypuścił tak, jak miałoby być, nie wyglądałoby to tak za fajnie, tak wam szczerze powiem. Nie powinno się tam nic dziać. Oczywiście będziemy ładować karczerem, myć to karczerem, to karczer może tam wbić coś do środka, jakiś piasek czy coś w tym stylu, ale jak nie będziemy karczerować, to nie powinno tam nic wpadnąć, żeby porysowało nam amortyzator z tyłu. To tak samo jest dobra sprawa z tym, ale też co jakiś czas zalecałbym to ściągnąć i przeczyścić tam w środku. No, tam w środku poprzeczyszczać. Ta modyfikacja już jest skończona. Według mnie sukcesem. Chociaż były małe cyrki z tym przednimi skarpetami. No ale na to nic nie poradzimy. Co następne myślę tutaj zrobić? Myślę skrócić deczko tą stopkę. Bo jest za wysoka, tak wam powiem, że motor stoi tak strasznie do pionu. Myślę ją skrócić tak o centymetr, taki dobry centymetr, dwa, żeby motor był bardziej pochylony. No i cóż, no mamy jeszcze parę modyfikacji do przodu, jakieś do zrobienia. Tam mam na myśli parę modyfikacji, ale to wyjdzie wszystko w praniu. Po kolei będę wam pokazywał. W następnym odcinku będziemy robić tutaj tą osłonę z tyłu. Z tego materiału od Pit Bike Ridera i dorobię tutaj dwie tulejki na tył do siedzenia i założymy taki fajny pasek. Mam już pasek. Taki fajny pasek założymy na tył tutaj. Do trzymania będzie. Bo tutaj są takie niebieskie dodatki, więc będzie akurat pasowało. Tutaj taki niebieski pasek. Akurat starczy to dla mnie i dla Pit Bike Ridera ten pasek, więc będzie ok. Jak jeszcze trochę zostanie, to prawdopodobnie tutaj zrobię jeszcze do przodu. Tu gdzieś się chyci z tej strony, z jednej i z drugiej, tutaj na tej wysokości mi się wydaje. I zrobi się tutaj taki dodatkowy pasek u góry. Taki, że jakby ktoś mi pomagał wyciągnąć, żeby nie trzymać za lagę. Można chycić tutaj z przodu i pomóc go wyciągnąć ze zbłotka. Standardowo, jeśli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli się wam nie podobało, łapeczkę w dół.
Ja się za to nie gniewam. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. Jeśli chcesz być na bieżąco, możesz nawet dać tego dzwoneczka, jak to wszyscy mówią. A ja uciekam, lecę to montować i ładować kamerkę, by nagrywać dla Was kolejny odcinek. Więc do usłyszenia, do następnego, trzymajcie się, hej!